Tam. Już widać tory. Spójrzmy. Asaf pewnie obstawił cały teren. Lepiej dalej nie jechać. No to witamy w bajce. O trzech takich, co stracili kieł. Może sprawdzisz, czy cię nie ma w aucie. Mówię tylko, że dobra. Nie gadać, działać. Spędziłeś z Asawem tyle czasu i nie wiesz, z kim handluje? Co się tak dziwisz? Jest cholernie ostrożny. Nie chciał przy mnie gadać o robocie. Ciekawe dlaczego. Hej, jakoś uwierzył, że jestem ekspertem od tych całych hojsralów. Hojsralów. Ich też. A właśnie, dzięki, że odwracałeś jego uwagę. Luzik, chciałem dać wam więcej czasu, gdybyście miały po mnie wrócić. Pewnie, że tak. Dzięki, naprawdę. Myślałem, że już po mnie. Nie pozwoliłabym na to. Twój brat wypominałby mi to do śmierci. Dziwnie się ogląda nowoczesne konstrukcje po hojsalskich ruinach. To brytyjskie albo portugalskie. Mało nowoczesne. Słuchaj, Nadine. Nie pozwalaj sobie. No dobra. Podobno też pracowałaś dla Asawa. Słuchaj, jak znosiłaś te tortury? Co? Jak to? Torturował cię? O tak. Ciągle paplał o sobie i o tej swojej wojnie. Czaj, nie musisz mnie urabiać. Wystarczy, że mi płacisz. Nie znoszę, jak ktoś ględzie bez końca. Te, właśnie. Dobra. Było zabrać maczetę. Pomożesz? No jasne. Idź przodem. Nie, ty idź. Dziękuję. Wow. Nic mi nie jest.
Ale pan. Ej, gdzie jest Sam? Chyba nie ma liny. Fakt, zapomniałam. Ej, dzięki za oszczędzenie sama. Może się jeszcze przydać. No proszę, umiesz myśleć pozytywnie. Może posłużyć za przynętę. Odciągnąć wrogów albo rzucić się na granat własnym ciałem. Gdzie jesteś? Hej, to powinno wystarczyć. No w mordzie, jeżo zwierzę, ale ciężkie. Kurwa, nie żartowałaś. Ja nie żartuję. Nigdy. Moglibyście po prostu pożyczyć bielinę, ale... Teraz kozie śmierć! Jesteś cały? Tak. Brawo my. Chodźcie. Widać nas jak na dłoni. Wiesz, czuję się z nią taki bezpieczny. Nie odnalazłabym cię bez jej pomocy, jasne? Jasne. Przecież ona tylko chce mnie zabić. No to postaraj się jej nie drażnić. Nadine, spróbuj poszukać czegoś na górze. Może ja pójdę? Nie, dzięki. Chodź, Tajna, podsadzę cię. Tak, tylko chciałem pomóc. Patrz się u... Jest! Widzisz coś, po czym można się wspiąć? Skrzynkę albo coś? To wystarczy. Nieźle. Mam! Chodźcie. Idź sam. Spar się przodem. Jakaś ty miła. Skąd? Po prostu się boję, że to przewrócę i cię tu zostawię. Dobra. Może pójdę na mały zwiat. Lepiej go nie zostawiać. Odpuść mu trochę. Sam, widzisz jakąś drogę? No coś na kształt. Przydałyby mi się wasze liny. W porządku, idę. Trochę jak w cyrku. Okej. W porządku? Dobra. Super. Wezmę tylko linę na Dean. Mam lepszy plan. Nie ruszaj się. Przestań. Ej! Nie ruszaj się. Nie do wiary. Ej, au, au, au. Też, Chloe. Dzięki, że się rozejrzałeś sam. Tak, tak. Po prostu zostaw linę, proszę. Tak jest! Tam jest jaskinia. Może prowadzi do toru. Chyba chce iść pierwsza. Możesz być drugi. Tylko zostaw mi linę. Dobra. Następnym razem przynieś własną linę.
Gdzie my jesteśmy? Razem zapłacili. Obie? Dzięki. No dobra, jest ich tylko kilku, więc możemy... Czekaj! Ten cały Asaf nie odwala fuszerki. Będzie się działo. Cholera jasna. Shoreline? Co oni tu robią? Pozbyliśmy się ich, tak? Ej, Sam. Co? Hej. Dasz radę? Tak, spoko. Nie daj się ponieść. Nie dam. Dobra, dziewczyny. Zrobimy tak. Załatwię tego po prawej, a wy pobiegniecie do tego... Mówiła, że jest mimo! Tak, szóstka z plusem. To będzie ciekawe. To RPG rozwaliło wyjście. Może tak, a może nie. Sprawdźmy.
porządku? Tak. Chyba się jakoś przeciśniemy. Pomożesz mi? Idę. Leighton, idź pierwsza. Dzięki. Jak wam idzie? Dobrze. Zaraz dotrzemy do zajezdni. Jeszcze chwila. Naprawdę było konieczne? Okej, no to tak. Zajezdnia już niedaleko. Dupę misia, ona żyje! Nadine, jest tu! Wszystko w porządku? Było dobrze, dopóki nie zaczęłam myśleć o dupie misia. Gdzie jesteście? Przy wieży radiowej. Nadine, widzisz jakieś wejście? Fraser, poszukamy miejsca do zaczepienia liny. No to mamy plan. Mam coś dla ciebie! Podeprzyj to o wspornik! Podpieram. No, okej, chodź. To nie brzmi dobrze. Wygnijmy się! Jezu! Chodź na górę, szybko! Sam, trzymaj mocno! Trzymam! To żeś w mordę. A wyglądała tak solidnie. Dzięki. Spisaliście się. Tak, rzeczywiście. Choć to ona na to wpadła. Więc Asaf nie mówił przy tobie o Shoreline. Słowo. Jego ludzie mówili, że wojsko odcięło mu dostawy i że szuka pomocy z zewnątrz. Jest zdesperowany. W sumie Shoreline weźmie kasę od każdego. To znaczy... Daruj sobie. To prawda. No, przyda się do wspinaczki. Ale...
Wiecie co? To może się w sumie udać. Mógłbyś się przydać, jakbyś chciał. Nie, bez sensu dać radę. Aniusz, pomożesz? Jasne. Tory przestawione. No to do wagonu. Jeszcze troszeczkę. Uwaga! Tego się nie spodziewałam. Jesteście cali? Tak, ale w górę już nie pójdziemy. No, ale może da się przejść tędy. Nie, nic z tego. Droga jest zablokowana. Super. Za wysoko. Sam? Ty to na pewno dosięgniesz drabiny. Chodź, podsadzę cię. Dawaj, pomogę ci. W kupie raźniej. Tak, jasne, jasne. W sumie co mi szkodzi, nie? No to dawaj. Uwaga, ciężko! Oś! Sorry! Jest tam jakaś zapasowa drabina, Sam? Mogę się rozejrzeć. Sporo się ostatnio wydarzyło, co? Tak, wiesz. Nie myślałam, że jeszcze spotkam sama Drake'a. Wiesz, na początku też nie byłam ciebie pewna. Ale pomyślnie przeszłaś próbę. Każąc mi czekać 2 godziny w strefie wojny? Niezły sprawdzian cierpliwości. No, wtedy akurat zwyczajnie się spóźniłam. Dziewczynka na targu sprzedała mi szal i za nic nie chciała się odczepić. Oczywiście. Ej, wracajcie na tory. Mam tu coś, co się przyda. Dobra, idziemy. Okej, Sam, co tam masz? Znalazłem skrzyneczkę. Wierzyłam w ciebie. Odsuń się, zrzucę ją. Czekaj, będzie za nisko. O, racja, nie wpadłem na to. Weźmiemy wagon. Spotkamy się w pół drogi. No i proszę, umiesz ruszyć pałą. Że co? Pałą, w sensie, inaczej głową, łapiesz. Nie o tym myślałam. To był komplement. No to hop, bawimy się w kolejarza. Świetnie wam tam idzie, dziewczyny. Okej, gotowe. Dobra. No to leci. Świetnie, chodźmy. Dobra, wskakuj. I panna Ross. Nie mów tak do mnie. No co? Chciałem tylko być uprzejmy. Wolałabym szefowo. No wiesz, to nie przejdzie. O, widać mi umknęło. Patrzcie, już niedaleko. Sam, pożyczyć ci linę? Skacz. Ja mu pożyczę. Biją się o mnie, ale zaszczyt. Ach.
Sam? Pożyczyć ci linę? Sprawdź. Ja mu pożyczyłem. Nie! Czysto. Wchodzimy. Masz, twoja lina. Dzięki. O, coraz ciekawiej się tutaj robi. Ludzie Asawa, Shoreline, brakuje jeszcze indyjskich żołnierzy. Czekaj, co jest w skrzynce? Ach, broń, amunicja. Może. A od kiedy to Shoreline handluje bronią? Kiedyś. Nie handlowało. Chrzanić skrzynkę, mówcie, gdzie jest kieł. Tam jest Asaw i... Orka. Kto? Mój dawny zastępca. Pamiętam gościa. I nie jest sam. Wziął też swoją czuprynę. Nie? Ona kuma. Okej, chyba dobili targu. Ten twój orka ma kieł. Chodźmy go odwiedzić. Ej, zaraz. Macie jakiś plan? Tam jest przecież dobre kilkadziesiąt chłopa. Nie spinaj się. Dłużej pożyjesz. Moja szkoła. Co one bredzą? Odbezpieczcie broń, chłopcy. Zwiadowcy się nie odzywali, więc zaczynamy sprzątanie. Uważajcie na panią Rose. Świetnie. Śmigłowiec ruszył. No to kieł przepadł. Nie. Najpierw zrobię tu porządek. Znaczy, z nami. Zestrzelmy tego drania.
Cokolwiek!
Jeszcze lata! Co? Pancerz jest cały! Uwaga! Ładunki nam wyszły! Mamy jakiś plan B? Musimy zatrzymać orkę! Musi być jakiś sposób! Szlak! Muszę znaleźć jakiś inny sposób! Robisz boom? Nie. Szlak. Fraser! Fraser! Pokażę tam śmigliny na śmigłowcu! To na pewno bezpieczne? Pewnie, że nie! Chodź! Zaczepić linę na śmigłowcu! Zdurniałeś do reszty! Ale dobra! Lećcie po kierach, a ja ich odciągnę! Pewnie, że nie! Chodź!
do dzieła! Dobrze wyglądasz. Coś ty zrobił z moją firmą. Zwiększyłem jej obroty, nie dziękuję. Lepiej jej nie pyskuj, skarbie. Powinna była cię zastrzelić wtedy na wyspie. Powinnaś. Nie musiałbym patrzeć, jak uciekasz z podkulonym ogonem. Dobra, dobra. Może pogawędzicie sobie później, co? Okej? Kieł, proszę. Ty i on... razem? Albo masz bardzo kiepską pamięć, albo naprawdę cię przycisnęło. Mamy dzień jeżdżenia po samie, czy co? Ja przynajmniej się nie szmacę, handlując bronią z bandą obdartusów. No i się zaczyna. Typowe. Jaka ty jesteś tępa. Naprawdę myślisz, że oddałbym coś takiego za amunicję? Mam to gdzieś. Oddawaj kieł, już! Co się śpieszysz? Przegapisz fajerwerki. Oddawaj, mówię. Dobra. Łap! Padnij! Niezły strzał. Wiem. No, trochę za duży rozrzut. Złaź ze mnie, już. Tak, jasne. Mógłbym to na chwilę? Ej, no jedna trzecia jest moja, tak? Podzielisz się z Chloe. Okej. Okay. Dobra, słuchaj, wiem, że jesteś nowa, ale to tak nie działa. Opłata manipulacyjna. Ej, chwileczkę do cholery. To bomba. Nie... co? O Boże, Asaf oddał kieł za bombę. Fajerwerki. No to już nie przelewki. Oj nie. Te tory prowadzą przez miasto. Przez rynek. No to co tak stoimy? Trzeba powiadomić władzę. Nie zdążymy. Tysiące ludzi stracą życie. To naprawdę okropne. Ale nasza rola tak jakby skończona. I... serio zamierzasz gonić za tym pociągiem? No dobra. To jaki masz plan? Plan? Jaki plan? Od kiedy wy się w ogóle przejmujecie takimi rzeczami? A ty co, pozwolisz jej na to? Nie, ja... w sumie to ma jakby trochę racji. Sam nie wiem, okej? Okay? To nie nasza wojna. Sama tak mówiłaś. Nawet jak go dogonisz, co wtedy? Przecież nie rozbroisz tej bomby. Racja. Dobrze. Dobrze, to zadzwonimy tam. To nie nasza wojna. Tylko moja. Przez tę bombę może wybuchnąć wojna domowa. Muszę coś zrobić. Nie mogę znowu odejść.
Zginiesz. Jakoś to przeżyję. Ej. Zachowaj moją działkę. Okej? Tak na wszelki, co? Co? Nie zostanę z nią sam na sam. Wypad. Nie. Ja siedzę z przodu. Dobrze. Przesiądę się.